Dobra, albo powie radny, nie to tam panu dyrektorowi. Ja nie chcę obciążać prezydenta wszystkiego. I chodzi o drogę, o ulicę Landowskiego przy Kalinkowej w kierunku Wisły. My mamy na skarpie garaże i tam jest po dużych opadach, czy po zimie, czy po jakichś innych tam atmosferycznych przygodach, nie można dojechać do garażu, bo tam poprzedni prezydent, jak robił ścieżkę rowerową, to zapomniał zrobić odwodnienia w kierunku ulicy Wiślanej i tam jest ta misa. Jest ta misa taka duża i woda się tam zbiera i nie ma odpływu. Już było zgłaszane do pana Trawki, do pani Wasserman, no i że to jest nie do wykonania, nie do zrobienia, bo to nie jest teren miasta, tylko to jest podzielone na spółdzielnię mieszkaniową i miasto. I nie mogą się jakoś wspólnie zebrać, żeby coś zrobić z tą kałużą tam, żeby nie można było przejeżdżać. Dziękuję. Ja postaram się sprawdzić tę sprawę panu, własności terenowe oraz temat możliwości naprawy tego odwodnienia i ewentualnie zaprosić pana do siebie i kiedy masz pora odpowiedzieć. Tak? No. I dosłownie 100 metrów na rano przychodzi na lewo, teraz z powrotem. I mamy dwa przejścia przez szosę, lubliwą szosę. Wszystko obce, bo pana też na rowerze widywałem, leżą solarki miejskie i naprawdę turystyka rowerowa bardzo się rozwija, także... O wszystkich sprawach rozmawiamy, ale nie rozmawiamy o placach zabaw. Było to powiedziane na ostatnim spotkaniu z panem prezydentem i zapewniał pan, że będzie przy każdych tych na osiedlach będą place zabaw. Była jedna bujaczka, było trochę piachu, zlikwidowano wszystko. Bujaczki nie ma, piachu nie ma. I chodzi o ten płot, co tam, ten płot, co był. Płot został rozebrany, co się bardzo cieszymy. Płot na osiedlu... Na osiedlu kawalerii polskiej, w środku, za restauracją, jasne. Wiemy, o co chodzi. Było rozebrane, ale mnie tak bardziej chodzi, że dzieci nie mają się tego bloku bawić, bo dwa wieżowce są. I tam nie ma po prostu, nie ma żadnego placu zabaw. Latem, no to wiadomo, dzieci nie mają gdzie się bawić. Położyli nam nowy chodnik z kostki drukowi. To kredio rysuje, no bo co te dzieci mają robić? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o placu zabaw, w latach poprzednich byśmy wyposażyli 8 placów zabaw. Ja nie wiem, czy wśród nich, a z tego co Pan mówi, to chyba nie było ten plac na osiedlu kawalerii. W tym roku chcemy wyposażyć z różnych środków finansowych 3 place zabaw. Na pewno to będzie na ulicy Dworcowej lub Królewskiej. Na pewno to będzie na Szczemięcinie przy przedszkolu u góry, tam gdzie są te zbiorniki wodne. I być może, podkreślam słowo, być może będzie to w centrum przy Kosmierze. Ja sądzę, że w tej nowej dokumentacji ścieżka jest lewostronna. Jak pan z góry będzie jechał, pani powie lewostronną i taka jest logika. Taka jest logika. Na Szczemięcinie, jak pan zauważył, też mamy ścieżkę wysokiej. Taką sprawę. Jeżeli chodzi o górę zamkową, różne sformułowania w tej partii są i tak dalej, że tam jest miejsce zabytkowe. Archeolodzy dokupują się w przeszłości. Konkretnie wybiera Klinek. Czy jest jakiś plan odbudowy? Bo to byłoby ważnym punktem dla miasta Grudziądza. To jest relikt przeszłości, relikt jako zabytek, zniszczony w ostatnich dniach wojny przez Niemców. Czy można by wyegzekwować w ramach reparacji ujemnych część kosztów lub kosztów odbudowy tej wieży lub też przez UNESCO? Chodzi o zabytek. Ten zabytek związany jest z początkiem miasta Grudziądza i tak samo z zamkiem przy Kołczewskim. Dziękuję za wszystko. No tak wyglądał wizualnie. Czy są te same parametry? Nie są te same parametry. My chcemy ten Klinek wybudować. Ja już to na początku mówiłem, zrobić coś dla poprawy komfortu życia. Zaleci mi, żeby pan wziął swoją rodzinę i tam podreptał. Po obiedzie, w niedzielę czy w sobotę się przeszedł. Żeby było trochę ruchu. Dlatego robimy te wszystkie historie nad Wisłą, te trasy spacerowe, te ścieżki rowerowe.
Ja nie wspomniałem tutaj w ramach oszczędności czasu, że mamy na ukończeniu dokumentację na park miejski. Przebudujemy cały park miejski też z myślą, żebyście Państwo tam do tego parku poszli. W szczegóły nie wchodzę, co tam ma być w tym parku i tak dalej. Chcemy przenieść między innymi to lodowisko z podnotu na stałe do parku. Zimą lodowisko, a jakieś wrotki latem na tym terenie, bo po prostu za dużo nas kosztuje te rurki chłodzeniowe są takie.